Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w maju 2017 roku. W jednym z mieszkań na osiedlu Gołębiów 2 znaleziono zwłoki 30-letniej Pauliny K. i jej kilkunastomiesięcznego dziecka. W związku z tą sprawą policja zatrzymała Macieja S., byłego partnera kobiety. Według Pauliny K. Maciej S. jest ojcem dziecka. Oskarżony do ojcostwa się nie przyznał. Prokuratura oskarżyła Macieja S. o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. W sądzie okręgowym w Radomiu zapadł wyrok. Maciej S. został uznany winnym podwójnego morderstwa i usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością wcześniejszego ubiegania się o zwolnienie dopiero po 35 latach odbycia kary. Wyrok nie jest prawomocny.